Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się tabliczką mnożenia. Tabliczkę mnożenia każdy powinien znać, ale prawda jest taka, że każdy, nie tylko dzieci, ale i dorośli, mają takie iloczyny, które trudno zapamiętać, ile wynoszą. Każdy, z kim bym nie rozmawiała, a rozmawiałam z wieloma osobami na ten temat, ma właśnie taki iloczyn. Ja bym chciała dzisiaj pomóc Wam przełamać bariery w zapamiętaniu tabliczki mnożenia. Tak naprawdę przez jeden tabliczkę mnożenia każdy zna. 1 razy 3 jest 3, 1 razy 7 jest 7, 1 razy 9 jest 9. A jak to jest z tabliczką mnożenia przez 2? Prawdę mówiąc, to też wszyscy wiedzą. 2 razy 4 to tyle samo, co 4 dodać 4. Każdy wie, a jak nie wie, to sobie policzy na palcach. Podeśmy do Pana Boga do sali 10 palców, żeby móc się nimi posługiwać. To jest 8. 5 razy 2. Znowu pamiętamy o tym, że mnożenie jest przemienne. To też 5 dodać 5. Znowu każdy to policzy. A jak to jest z mnożeniem przez 3? Kiedy chcemy policzyć, bo wcale nie musimy odpowiedzieć natychmiast, możemy się chwilę zastanowić, bo najważniejsze jest, żeby otrzymać dobry wynik, a nie najszybszy wynik. Jak to jest z mnożeniem przez 3? Jeśli umiem pomnożyć przez 2, to muszę do wyniku dodać po prostu jeszcze jedną czwóreczkę. Zatem 3 razy 4 to będzie to 8. I do 8 dodać 4. Do 8 jak dodam 4, to będę miała 12. 5 razy 2. A 3 razy 5? To będzie 10, czyli 2 razy 5. I dodaj do tego jeszcze jedną piątkę. Przez 2, przez 3 sobie poradzimy. A jak to jest z mnożeniem przez 4? Bo tutaj, prawdę mówiąc, zaczynają się problemy. Tutaj uczniowie mają problemy. Zwróćmy uwagę, że 4 razy, powiedzmy 4, to jest 2 razy 2 razy 4. A 2 razy 4 to jest to, co mamy u góry napisane. Przez 2 każdy umie. Dlaczego zrobiłam nawias? Bo mnożenie jest, oprócz tego, że jest przemienne, to jeszcze jest łączne. Mogę łączyć czynniki i wynik dostanę zawsze taki sam. To jest 8. To jest to nasze 8. A 8 razy 2 umiem, bo to jest 8 dodać 8, czyli 16. Ile to jest 5 razy 4? 5 razy 4 to jest 5 razy. Zamiast czwórki piszę dwie dwójki. 2 razy 2. I znowu zastosuję to, że mnożenie jest łączne. To umiem. 5 razy 2 jest 10. Tu jest 10. A 10 razy 2 to będzie 20. Mam nadzieję, że pomogłam uporządkować myśli, jeżeli chodzi o mnożenie od 1 do 4. A jak to jest z mnożeniem przez 5? Z mnożeniem przez 5 zwykle uczniowie sobie dają radę, bo już w najmłodszych klasach uczą ich liczyć piątkami. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i tak dalej. I co wtedy? Przez ile pomnożę, liczę na palcach, a wynik usłyszę sama od siebie. 5 razy 1 jest 5. 5 razy 2, bo 2 palce, jest 10. Razy 3, 5, 10, 15. 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 25. 5 razy 5. A 5 razy 7? No muszę mieć 7 palców, więc liczę. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. I to cała filozofia. Teraz przejdziemy do tego, co najtrudniejsze, czyli do mnożenia takich iloczynów, które składają się z liczb większych niż 5. A teraz mnożenie liczb,
które są szóstką, siódemką, ósemką lub dziewiątką. Podpiszemy sobie palce u rąk, chociaż nie zawsze będziemy musieli oczywiście podpisywać. Jak się nauczymy, że najmniejszy palec to szóstka, to po prostu będziemy to pamiętać. A póki co podpisujemy. Kolejny palec to siódemka, kolejny ósemka, ósemka, o, jest, i dziewiątka wskazujący. Drugą rękę podpisujemy identycznie, czyli szóstki, siódemki, ósemki i dziewiątki. Obydwie ręce są przygotowane. Na małych palcach napisaliśmy szóstki, siódemki, ósemki, dziewiątki. Kciuki nie podpisane, ale trzeba pamiętać, żeby kciuki były zawsze do góry, że chcemy otrzymać taki wynik, a nie taki. Łączymy ze sobą te palce, których iloczyn chcę otrzymać. Jeśli połączę te dwa palce, to mam 8 razy 7, ale również 7 razy 8, bo przypominam, że mnożenie jest przemienne. Jeśli połączę te dwa palce, to będę miała 9 razy 6 lub 6 razy 9. Zwróćcie uwagę, że kciuki zawsze do góry, nigdy tak. Jeśli połączę tak, to będę miała 7 razy 7. Kiedy już wiem, jakie palce mają się spotykać, a jakie nie mogą się dotykać, to spróbujemy odczytywać iloczyny, czyli wynik mnożenia. 7 razy 7 to będzie 1, 2, 3, 4, bo 4 palce są złączone i pod złączonymi razem. Złączone 2 i pod złączonymi 2 to jest 4. 4 palce złączone to 4 dziesiątki. 4 dziesiątki to 40. Nad złączonymi palcami u jednej ręki są 3 palce, u drugiej ręki są 3 palce. Trzeba pomnożyć 3 razy 3. Tu były 4 dziesiątki, 40. Dodać 3 razy 3 jest 9. 7 razy 7 jest 49. Spróbujmy teraz to. Ile to będzie? 8 razy 8. Ile to jest 8 razy 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dziesiątek, bo palce złączone i pod złączonymi jest razem 6 palców. 6 palców, czyli 6 dziesiątek, zatem 60. Nad złączonymi u jednej ręki są 2 palce, u drugiej są 2 palce, czyli 2 razy 2 jest 4. Zatem 8 razy 8 jest 64. A 9 razy 9? A to muszę tak połączyć palce. 9 razy 9. Ile jest palców złączonych i pod złączonymi razem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palców, 8 dziesiątek, 80. A nad złączonymi palcami? 1 razy 1. Czyli 9 razy 9 jest 81. To było łatwe. A teraz spróbujmy na przykład 7 razy 9 albo 9 razy 7. Mnożenie jest przemienne. Ile mam palców złączonych i pod złączonymi razem, tyle będzie dziesiątek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palców jest, 6 jest dziesiątek. Czyli 60. A nad złączonymi palcami? Tu są 3 palce, tu 1. 3 razy 1 jest 3. Zatem 9 razy 7 jest 60. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 60. 3 razy 1 jest 3. 63. 7 razy 8. 7 razy 8 może być tak, ale 7 razy 8 może być też tak. Zwróćcie uwagę. 7 razy 8. Ile jest palców złączonych i pod złączonymi razem, tyle będzie dziesiątek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dziesiątek, czyli 50. A nad złączonymi 2 palce razy 3 palce, czyli 2 razy 3 jest 6.
7 razy 8 jest 56. A teraz będzie trudne. 6 razy 7. Ile to jest 6 razy 7? Spróbujcie na swoich palcach ułożyć tak ręce jak ja i popatrzeć, ile jest dziesiątek. Przypominam, że dziesiątki to są palce złączone i pod złączonymi razem. Zatem 30, a nad złączonymi 3 razy 4. 3 razy 4 jest 12. 30 dodać 12 jest 42. 6 razy 7 jest 42. 7 razy 6 też jest 42. Raz, dwa, trzy, 30 i 4 razy 3, 2 plus, dodać 12. A 6 razy 6 też można? Spróbujmy. 6 razy 6, ile jest dziesiątek? Dziesiątki to są złączone i pod złączonymi. Pod złączonymi palcami nie ma nic, ale mam dwa palce złączone, czyli 20. A nad złączonymi palcami 4 razy 4. 4 razy 4 jest 16. 20 dodać 16 jest 36. I co, trudne czy łatwe? Trzeba trochę poćwiczyć. Zachęcam. Podsumujmy to, czego nauczyliśmy się przed chwilą. Spójrzcie na tablicę i popatrzcie, o jaki iloczyn może mi chodzić. Które palce są złączone? Mamy złączone palce siódemka i ósemka. Zatem będziemy obliczać, ile to jest 7 razy 8. Jak to było? Palce złączone i pod złączonymi razem to mają być dziesiątki. Złączone i pod złączonymi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dziesiątek, czyli 50. Dodać. A te pozostałe? Dwa palce razy trzy palce. 1, 2, czyli dwa palce. Raz, dwa, trzy, czyli trzy palce. 3 razy 2 jest 6. I musimy to dodać. 7 razy 8 jest 56. Tego sposobu nauczyła mnie moja uczennica. Pozdrawiam serdecznie Małgosię, jeśli się okaże, że to ogląda. Pamiętam Cię, Małgosiu, jako piękną i miłą blondyneczkę. To tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Nie dajcie sobie wmówić, że tabliczkę mnożenia trzeba natychmiast odpowiedzieć, jaki to jest iloczyn. Trzeba sobie dać czas. A jak już będziecie pamiętali te palce, to nawet nie będziecie musieli się wielce w nie wpatrywać, tylko pod stołem na każdej klasówce, na każdym sprawdzianie zawsze możecie spojrzeć na swoje palce. To na dzisiaj wszystko, chociaż mam jeszcze dla Was niespodziankę. Chcę Wam pokazać pewne zależności, jakie zachodzą między liczbami mnożonymi przez 9. Zwróćcie uwagę. 1 razy 9 to oczywiście jest 9. 2 razy 9 to jest 18. Zwróćcie uwagę, że suma tych dwóch cyfr, bo to jest liczba dwucyfrowa składająca się z cyfry 1 i z cyfry 8. Suma, czyli wynik dodawania tych cyfr, wynosi 9. Zatem, jak pójdziemy dalej, 3 razy 9 to jest 27. Zwróćcie uwagę, że znowu suma tych dwóch cyfr wynosi 9. Mnożenie jest przemienne, więc gdybym napisała 9 razy 4 jest 36. Znowu suma cyfr jest 9. I tak jest w każdym przypadku. 9 razy 5 jest 45. Suma cyfr 9. 6 razy 9
jest 54, suma cyfr 9. 7 razy 9 jest 63. Zaskoczenie, że suma cyfr zawsze jest 9, ale jak to wykorzystać? Jeżeli przyjdzie nam obliczyć iloczyn takich dwóch liczb, z których jedna jest dziewiątką, możemy na to spojrzeć sprytnie. Nie strzelać, czy to jest 64, czy to jest 65, nie strzelać, czy to jest 54, czy 56. Zwróćcie uwagę, że wszystkie te liczby występują w tabliczce mnożenia. Tylko pomyśleć tak, na przykład 7 razy 9. Ile to może być? Mnożę przez 9. Ta druga liczba, która nie jest dziewiątką, musi być o 1 mniejsza. O 1 mniejsza, czyli 6. A druga z tych cyfr musi być taka, żeby suma tych dwóch była równa 9. Żeby w sumie było 9, to trzeba do szóstki dodać trójkę. Jest. Gdybym chciała pomnożyć, a nie pamiętałabym, ile to jest, na przykład 5 razy 9. Mniejszą z tych dwóch liczb jest piątka, musi być o 1 mniej, czyli 4, a drugą cyfrą musi być taka, żeby w sumie dawały dziewiątkę. Jeżeli teraz ktoś mnie zapyta, a ile to jest 9 razy 8? A ja natychmiast tego nie muszę wiedzieć, tylko mam sekundę do zastanowienia, to sobie pomyślę tak. Musi być o 1 mniejsza od tej, czyli będzie 7. Druga z nich musi być taka, żeby w sumie dawały 9. 72. A 9 razy 9? No obydwie są jednakowe. Czyli jedna z nich musi być o 1 mniejsza, czyli 8, a w sumie, żeby było 9. To wszystko. Dziękuję bardzo.